Witam Was w moim barze. Na początek krótkie pytanie. Czy wiecie, jaki likier jest tradycyjnym irlandzkim? Właśnie, że nie. Wcale nie Irish Cream. Irish Cream powstał dopiero w latach 70., czyli jakieś 50 lat temu, a pierwszą marką był Baileys. Tak, w jaki sposób powstał? No, pewna podupadająca destylarnia musiała się jakoś pozbyć swojej whisky, w związku z czym zaczęli kombinować, mieszać ze śmietaną. No powiem, połączenie whisky ze śmietaną, sami się przyznali, że nie było najlepsze, ale z pomocą przyszło mleko czekoladowe w proszku Nesquika od Nestle. Naprawdę, oryginalna receptura Baileysa składała się z tych trzech składników, czyli whisky, śmietanka i mleko w proszku. Ponoć stworzenie tej receptury zarysu zajęło 40 minut. Potem oczywiście dopracowywano to, dodawano odpowiednie przyprawy, wanilię, cukier, no i powstał Baileys. W roku 2002 powstały pierwsze warianty smakowe i jestem właścicielem tych dwóch wariantów, które powstały. To był Baileys Creme Caramel i Baileys Mint Chocolate. Od tamtej pory powstało wariantów prawie z 20. Tam są warianty smakowe orzechowy, czekoladowy, wanilia, cynamon, apple pie, dynia, espresso. Jest tego bardzo dużo. No i w końcu jest oczywiście Baileys truskawkowy, który jest na rynku polskim. Ja będę musiał się do niego dobrać i go rozłożyć na części pierwsze. Zresztą ostatnio robiłem to na Instagramie z innym likierem właśnie śmietanowo-malinowym. Rozkładam na części pierwsze i staram się złożyć ten likier z produktów, no tak, żeby to było chałupniczo zrobione, żeby ten koktajl móc zrobić w takim samym smaku, ale żeby wychodziło to taniej. No i ostatnio właśnie taki likier za 50-60 zł, który stoi na półce, rozłożyłem i złożyłem i wychodzi za taką samą objętość niecałe 8 zł. Tak więc jeżeli chcecie, to zajrzyjcie na naszego Instagrama, postaram się z Baileysem truskawkowym zrobić to samo. Może mi się uda. Oczywiście irlandzki krem Baileys, czy też jego podobni koledzy, tacy jak Carolans, mogą być nazywani irlandzkim tylko wtedy, kiedy są zrobione w Irlandii. Natomiast oczywiście jest bardzo dużo tak zwanych whisky creamów. W Polsce też coś takiego nabyłem w Biedrze. Będę musiał zobaczyć, jak to smakuje i jak to się sprawdza. Za chwilę przygotuję dla Was trzy koktajle z Baileysem. Nazwy, które już znacie, ale lepiej nie wypowiadajcie ich u cioci na imieninach. W latach 80. i 90. zeszłego wieku była bardzo duża moda na tworzenie koktajli o lekko sprośnych nazwach. No bo jakżeby była popularność Sex on the Beach, gdyby się tak nie nazywał? Wyobraźcie sobie, że ktoś podchodzi do baru i barman proponuje może poncz owocowy. Hello! A zwróćcie uwagę na to sformułowanie Wanna Sex on the Beach? Mówię Wam, to działa, Albercik. Tak więc za chwilę dla Was trzy koktajle z Baileysem. Zapraszam do mojego baru. No to kochani, zaczynamy nasze sprośniaczki. Pierwszy koktajl, który przygotuję, jest to koktajl pod nazwą Slippery Nipple. Pozwólcie, że nie będę tłumaczył nazw. Najpierw kropelka grenadiny. Może trzy. Następnie w oryginalnej wersji jest sambuka, czyli likier anyżkowy, ale ja wiem, że my anyżówek to raczej niespecjalnie, nie każdy, dlatego zastąpiłem to likierem brzoskwiniowym, który przyda Wam się do innego sprośniaka pod nazwą Sex on the Beach i do kilku innych koktajli, między innymi też do koktajlu pod nazwą Fuzzy Navel, który był w latach 80. absolutnym hitem. Na drugim miejscu było Long Island Iced Tea. Delikatnie, po łyżce. Naleję likieru brzoskwiniowego. I na sam wierzch właśnie bohater dzisiejszego spotkania, czyli Baileys Irish Cream. I mój pierwszy koktajl jest gotowy. Kolejny koktajl, no idąc w kolejności, mamy blowjob. Blowjob, kochani, kilka jest receptur. Natomiast ta receptura, która się najczęściej przewija, to jest połączenie likieru amaretto, likieru kawowego, Irish Cream i bitej śmietany.
Powiem tak, no fajniej będzie, czy inaczej, łatwiej wam będzie zrobić coś takiego, że kupicie sobie syrop amaretto, bo właściwie w każdym sklepie jest, zaparzycie sobie mocnej kawy i to wszystko zmieszacie razem i nalewamy w równych ilościach. Moja mieszanina syropu amaretto razem z kawą, do tego na wierzch przy pomocy mojej łyżki. Ja się staram zawsze tą stroną nie robić, bo ona wydaje mi się bardzo brudna, ale ja specjalnie to umyłem. Na wierzch delikatnie nalejemy Irish cream. Okej. No i trzeba to wszystko stopować do dekoracji, kochani, będzie bita śmietana. No i nasz blowjob jest gotowy. Nie pytajcie mnie, jak się go pije, powiem tylko, że bez użycia rąk. I w końcu trzeci koktajl to orgazm. Wersji orgazmów, jak wiecie, jest bardzo wiele. Klasyczny orgazm jest to połączenie likieru kawowego, Irish creamu i śmietanki. Jeżeli do tego w takich samych proporcjach dodacie wódkę, to będzie screaming orgazm. Jeżeli dodacie likier Southern Comfort, będzie multiple orgasm, a jeżeli dodacie likier Chambord, to będzie royal orgasm. No jak się postaracie, to możecie zrobić multiple screaming royal orgasm. Ja zrobię klasyczny. Schładzam kieliszek koktajlowy. Następnie do szklanicy wlewam w równych ilościach, ja uznałem, że po 30 ml likier kawowy. Przepis na likier kawowy jest na naszej stronie, podobnie jak na likier amaretto, gdybyście chcieli przy poprzednim koktajlu zrobić zgodnie z zasadami. Irish cream 30 ml. Jeżeli chcecie w miejsce klasycznego, możecie użyć truskawkowego, wtedy będzie strawberry orgasm. No, coś ciekawego. I w końcu 30 ml śmietanki. Ja śmietanki używam zazwyczaj takiej 18%. Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Przepisowe 20 sekund, chociaż może innym potrzeba troszkę więcej czasu, żeby osiągnąć ten piękny koktajl. Odsadzam bez lodu do schłodzonego kieliszka. I na wierzch zetrę czekolady. Możecie to zrobić zwykłą obieraczką do warzyw. Zastanawiam się, jakie wariacje orgazmów wy preferujecie i na jakie macie pomysły. Mówiłem wam o prawie 20 odmianach likieru Baileys. Zastanawiam się, jakie wy macie propozycje na kolejne smaki tego likieru. Orgazm gotowy. Tak więc, kochani, 3 sprośniaczki przygotowane specjalnie dla was. Kombinujcie, wymyślajcie, no ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.